Was w drugim odcinku na kanale o shopping. Jesteśmy już w lesie, co widać i słychać. I idziemy po szlaku. I właśnie to chcieliśmy Wam powiedzieć przede wszystkim, aby w lesie poruszać się po szlakach. Szlaki są przeważnie oznaczone, a jeżeli nie są oznaczone, to poruszajmy się po głównych traktach, ścieżkach. Nie schodźmy ze szlaku. Do poruszania się przydają się nam mapy. Mapy dwojakie. My zawsze korzystamy po pierwsze z map papierowych, które są nieocenione i zawsze działają, nawet jak nie ma prądu, a po drugie mapy w telefonach komórkowych, ale offline. Tak, mapy offline. Jest szereg aplikacji, które można ściągnąć na swój telefon, pobrać mapy w formie właśnie offline, czyli możemy korzystać wtedy, kiedy nie mamy zasięgu, a w lesie różnie to właśnie z tym zasięgiem bywa. Warto też ściągnąć sobie aplikację w postaci kompasu na telefon, a jeżeli nie macie takiej aplikacji, to po prostu warto brać ze sobą kompas. Idziemy dalej. Przebywanie w lesie, w naturze dodaje nam zdrowia, ale powinniśmy też o nim pamiętać, ponieważ w takich trawach mogą na nas czekać pajęczaki w postaci kleszczy. Kleszcze nie spadają z drzew, kleszcze siedzą na trawach, które mijamy idąc na szlaku. Powinniśmy się uchronić przed nimi już wchodząc na szlak. Zanim wejdziemy, mamy bardzo duży wybór substancji, czy słynnych z DIT-em, czy bardziej naturalnych z olejkami, na przykład z trawy cytrynowej, z olejkiem eukaliptusowym. To wszystko zależy od nas, co tak naprawdę jest w naszej preferencji. Druga sprawa, idąc po szlakach, miejmy oczy otwarte, bo bardzo łatwo zobaczyć te małe stwory siedzące na trawach. W pierwszym odcinku mówiliśmy Wam na temat kijków trekkingowych i to, jak bardzo je lubimy, a teraz chcieliśmy Wam powiedzieć na temat innych zastosowań kijków trekkingowych, bo mogą one być przydatne naprawdę do bardzo wielu celów. Przede wszystkim możemy sobie przed sobą usuwać wszelkiego rodzaju przeszkody, badać też grunt, po jakim będziemy za chwilę szli. Możemy też odstraszać żmiję, jeżeli taka się nam gdzieś w lesie przytrafi. W momencie, kiedy zgubimy się gdzieś i mamy gdzieś na horyzoncie jakiś helikopter, który po nas leci, to także możemy kijkami sygnalizować naszą pozycję, wtedy jesteśmy znacznie bardziej widoczni, a w momencie, kiedy złamiemy nogę, to taki kijek może nam służyć do usztywnienia właśnie takiej nogi, więc kijki trekkingowe po raz kolejny służą nam o każdej porze roku. Zrobiło się trochę chłodniej, warto więc rozpalić ognisko i tutaj mamy już przygotowane właśnie taki stożek do rozpalenia ogniska. Co w nim się znajduje? No, znajdują się patyki. Ale jakie, co, gdzie, jak? No więc zacząłem od bardzo malutkich patyczków, które układałem mniej więcej pod takim kątem 45 stopni i potem te patyczki przeradzały się w coraz to większe patyki, aż utworzyłem taki oto wielki stożek, a zacząłem od takiego oto mniej więcej kijka, patyka, który wbiłem w sam środek głęboko i to był mój szkielet, moja podstawa, wokół którego właśnie układałem ten charakterystyczny stożek. Mam też przygotowane trochę więcej drewna, zarówno takich mniejszych patyczków, jak i większych patyków. Zawsze przygotujcie sobie 2-3 razy więcej takich patyków na zapas, bo jak się zacznie to palić, to trzeba po prostu w cudzysłowie dorzucać do ognia. No to rozpalamy. A co rozpalamy? No warto mieć ze sobą podpałkę. Ja użyłem kory brzozowej. Harcerze Wam powiedzą, że to bardzo dobra, naturalna rzecz, która rozpala ognisko i próbujemy. No i voilà, pali się. A po skończonej wędrówce po lesie czas na relaks w lesie, a do tego najlepiej posłuży nam hamak turystyczny, znowuż zwróćcie uwagę, bardzo kompatybilny, bardzo kompaktowy, dający możliwość relaksu w każdym miejscu, w puszczach Polski, nie tylko. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Żegnamy się. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.